zdrowia, szczególnie dla normalnych. No następują zmiany, następują dramatyczne zmiany polityczne i ekonomiczne na świecie w 2022. Wszystko będzie nowe, jest nadzieja lepsze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, największa taka zmiana w Ameryce, no to będzie w listopadzie 2022, jak wspominałem, ale zmiana jest wszystkich szefów biznesów amerykańskich. No szczególnie po tym, bo szefowie biznesów są synchronizowali się z lewakami, no i w zasadzie propagują politykę lewacką. Disney zaczął się wypowiadać, jest Disney World i Disneyland. Także na Florydzie DeSantis, gubernator, zabrał im prawa podatkowe. No i teraz, jak już było wyciek kryminalny z Sądu Najwyższego, no to teraz wszystkie te firmy, wielkie firmy zamknęły mordę, no bo wiedzą, że będą jakieś reperkusje. To już jest dobrze. Teraz jest kwestia wojny. Kwestia jest wojny, no to przepraszam, to też zmieniło bardzo dużo, bo Ameryka się zastanawia, co robić z Rosją, co robić z Chinami. Europa się zastanawia, co robić z Rosją, co robić z Chinami. Także to też będą spore zmiany. Olaf Scholz, no to kanclerz Niemiec, on pojechał do Japonii. On był niedawno, w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu był w Japonii. No i ta wizyta, no to w zasadzie tam dzwonki alarmowe wyskakują w Beijing, w Chinach, dlatego, że nie poleciał do Beijing, nie odwiedził Beijing, ominął. No i to jest też częściowo ta kwestia, że ten atak 70 parę dni temu Rosji na Ukrainę, no to jest wielkie powiązanie Xi Jinpinga z Putinem. W sumie, kiedy były w lutym Igrzyska Olimpijskie, no to Xi Jinping powiedział Putinowi, żeby nie śmiał atakować Ukrainy, zanim olimpiada się nie skończy. A tak olimpiada się skończyła, to zaatakował. No i Xi Jinping również wydał takie oświadczenie, że będzie na stopie przyjacielskiej z Rosją na dobre i niedobre. No i teraz wygląda na to, że te niedobre nadchodzi. No wchodzi też kwestia Europy, Ameryki, obawia się o Tajwan, no ale to jest dodatkowa sprawa. Ten najnowszy kanclerz pojechał do Japonii, żeby rozmawiać na tematy jak zwykle ekonomiczne, polityczne, strategiczne, kooperacji, jakiejś współpracy. Także w Berlinie zaczyna się zmiana, także, że to, że Scholz nie poleciał do Beijing, no to właśnie to wszystko wskazuje Angela Merkel, no to ona jeździła do Chin gęsto i często. Ona poleciała do Chin w ciągu pierwszych swoich 6 miesięcy kanclerzowania. No i w sumie była w Chinach 2 razy więcej niż była w Japonii. Także przez te 16 lat, kiedy była przyspawana, była komunistka z NRD, pionierka z NRD, została kanclerzem Ameryki, Niemiec. Także to widać, jak to lewactwo opanowywało Niemcy. No ale teraz Scholz trochę pod wpływem normalnych Niemców, no bo w Niemczech to są normalni ludzie, to pokazuje, że następują jakieś zmiany. No to był niby szok dla Niemiec. Byli wstrząśnięci, są trochę przerażeni tym, że Putin zdecydował się na tą inwazję. No i ekonomicznie, no o co to chodzi? No ekonomicznie, no to chodziło o to, że Niemcy, no to podchodzili do zagadnienia w ten sposób, że zmiany poprzez handel. No to coś podobnego, jak Nixon zaczynał z
Chinami. Tam w latach 70. Nixon też poleciał do Chin i powiedział, słuchajcie, będziecie nam robili sześciopalczaste laleczki, no to będziecie mieli pieniądze, to będziecie się rozwijać. No nie powiedział w Chinach, że ma nadzieję, że komunizm upadnie, tylko po prostu w Ameryce tłumaczył, że te pieniądze doprowadzą do tego, że Chińczycy nie będą z głodu umierali, no i się zorientują, że Ameryka i Zachód jest taki przyjacielski, no i normalny, no i że to pomoże zakończyć komunizm. Komunizmu nie zakończyło, tylko komunizm się rozbestwił, bo tak jak było, jak był jednopartyjny, to jest jednopartyjny, tyle tylko, że w Komitecie Centralnym Chin na 3,5 tysiąca członków, no to tam chyba jest ze 150 generałów i z 350 miliarderów. Także Mao Tse-tung to się w grobie przewraca, jeżeli kiedyś słyszy, że miliarderzy są w Komitecie Centralnym. No ale wracając do tego zmiany przez handel, no to to była taka automatyczna polityka Merkel, to była jej strategia, żeby po prostu uspokoić, czy tam ukoić tych wszystkich przeciwników, czy tam, no nie wrogów, tak, ale że handel, no to pomaga rozwinąć jakieś przyjacielskie stosunki. No i również stosowali to z Putinem. Z Putinem przecież do tej pory stosują, bo do tej pory olej ruski płynie do Niemiec i ekonomicznie Niemcy wspomagają milionami, miliardami dolarów. Także ten zmiana poprzez handel no jakoś nie zadziałała i ten no i to trzeba w sumie zmienić. Cały ten klimat polityczny, ekonomiczny, no to po tym najeździe na Ukrainie zmienił, również dotyczy Chin. Dlatego, że Niemcy, tak jak i Ameryka, chcieli zmienić Chiny poprzez handel, poprzez wymianę. Wtedy, kiedy Xi Jinping powiedział o tym, o tej przyjaźni chińsko-rosyjskiej, no to już zaczęli się drapać po głowie. No i Europejczycy ogólnie, no to się tam denerwowali, że Chiny nie pchają Rosji do tego, żeby zakończyć tą wojnę i żeby jakoś pośredniczyć w ustawianiu pokoju na Ukrainie. No ale taka autokratyczny napad na tą Ukrainę, no to właśnie tak wspominałem, to pokazuje również Tajwan. Mnie osobiście to miałem taki teorię spiskową, że w zasadzie, kiedy Putin był pod granicą, no i Zeleński by uciekł do Berlina czy do Waszyngtonu, no to wtedy rząd ukraiński by powstał z tych kolaborantów prorosyjskich, no i wtedy by było związek rosyjsko-ukraiński i Chińczycy staraliby się to powielić. Chińczycy również by coś zrobili podobnego, stanęliby na granicy Tajwanu, na Tajwanie by mieli swoich kolaborantów i to by się osiągnęło, no bo to jest taki plan działania. W Hongkongu teraz całym tym gubernatorem czy szefem Hongkongu został super pro komunistyczny kandydat, no i Hongkong jest po prostu wymieniany. Także Ruscy myśleli, że to się stanie na Ukrainie, Chińczycy myśleli, że to się stanie na Tajwanie, no ale tak się nie stało. No i teraz Europejczycy nie za bardzo wierzyli w to, że jest taka możliwość napadu na Tajwan i w Ameryce również, no ale to jest bardzo prawdopodobne. Biznesy teraz się bardzo denerwują. We Francji jest ciekawa sprawa, że Salomon, czyli ta firma, która robi narty, robi buty do narciarskie, no to zaczęła robić buty we Francji.
Francji. No, na razie tam do, za 2-3 lata to będzie produkowała 25% produkcji, ale to będą buty po 100-150 euro. Będzie 15 osób na każdej zmianie zamiast 100, tak jak w Chinach. No ale wysysają te biznesy z powrotem do Europy, no bo zaczynają myśleć, że Chiny po prostu nie wyrolują Europę, wyrolują Francję, no do tego jeszcze te podatki, cła, różne zatrzymania, no to co w Chinach się dzieje, w Szanghaju znowu ten zero covidowy sytuacja, to zatrzymali ekonomię, no dosyć głupawo to jest, to są dosyć głupawe błędy. Także wzrost ekonomiczny nie jest za duży, no ale również inwestorzy tam uciekają. No i Niemcy teraz starają się to wszystko jakoś zmienić. Biznesy no, zaczynają być nerwowe. Ten cały przerzut, tak jak we Francji, do Francji następuje. Badania w Niemczech pokazują, że 45% wytwórców, fabryk niemieckich zaczyna myśleć o tym, żeby zrezygnować, czy przesunąć z powrotem produkcję do Niemiec, czy do Europy, czy do innych krajów poza Niemcami. 55% sklepów w Niemczech myśli właśnie o tym. No i teraz dużo firm po prostu zatrzymuje, czy stara się zmienić przebieg tego biznesu, no bo myślą właśnie, porównują to Ukrainę z Tajwanem. No i myślenie na temat, czy przemyślenia na temat Chin, no to było tak, że w Bundestagu, czyli w tym parlamencie, w Sejmie niemieckim, tam była rezolucja prawodawców, którzy w zasadzie chcieli, żeby kanclerz Scholz przyspieszył wysyłkę broni na Ukrainę. No i tam był tam taki paragraf, który w sumie pokazywał, że co tu się dzieje, pokazywał, że jeżeli Chiny by cokolwiek tam zrobiły i starały się sankcjonować te działania niemieckie, no to Niemcy zareagują. Ministerka spraw zagranicznych Annalena Baerbock w marcu, no to właśnie powiedziała, że Europa musi być świadoma tego, że jest narażona w XXI wieku na autorytarne państwa, które poprzez wpompowywanie miliardów euro, no nie powiedziała juanów, wpompowywanie miliardów euro w drogi, w autostrady, w systemy energetyczne, czy w porty morskie, no to wciskają się, no i że to wszystko musi się to wszystko zmienić. Nie wspomniała Beijing, ani nie wspomniała juana, no ale to chodziło właśnie o Chiny. CDU, czyli Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna, no to jest bardziej taka centrowa prawicowa, no to oni ogólnie właśnie odchodzą bardzo szybko od tego, do tej polityki zmiana poprzez handel, no bo teraz, no i tłumaczą, że cała ta globalizacja, no to cała ta strategia, no to Niemcy muszą się skoncentrować na Unii Europejskiej, muszą się skoncentrować na Europie Wschodniej, muszą się skoncentrować na Stanach Zjednoczonych i na Afryce, no i wspomniała, że trzeba przemyśleć uzależnienie od innych krajów. No i te inne kraje, no to właśnie są Chiny.
No jest przyspieszenie, tych zmian, czy Chiny, czy Niemcy mogą sobie na to pozwolić. No wygląda na to, że się mogą sobie pozwolić. Ameryka tak samo przypuszczalnie będzie szła w tym kierunku i też będzie musiała sobie pozwolić. No tyle tylko, że w Ameryce to ta ekspansja socjalna, ta rozdawnicza przez te lata Obamy, teraz Bidena, no to zmieniła przekrój amerykański. Także ciężko będzie wprowadzić z powrotem fabryki. No a jak będą fabryki, no to ci ludzie, którzy przyszli nielegalnie z Ameryki Południowej, no to oni też raczej nie będą pracowali. No i duża jest kwestia tam. Niemcy uzależniły się w przemyśle samochodowym, w przemyśle odzieżowym, w przemyśle obuwniczym, no ale to idzie w kierunku tak jak we Francji. Salomon może to i Niemcy będą to robiły. Ekonomicznie no to nie będzie taki kompletny, nie będzie kompletny rozwód. No to będzie bardziej roztropne podejście do tych spraw Chin. Jest nadzieja, że Chiny również się trochę opanują, zorientują się, że nie można zabić zajączka, no bo chodzi o to, żeby ścigać zajączka, a nie zabić zajączka. No i Chiny przechytrzyły, Niemcy przechytrzyły tak samo, no bo chciały tanio produkować, Ameryka też chciała tanio produkować, a teraz wszystko się okazuje, że nie jest za bardzo tanio, no bo zostali monopolistami, nikt inny nie produkuje i ceny są prawie, że porównywalne do produkcji w Ameryce czy w Europie Zachodniej. Także Xi Jinping no traci przez to, że się komunista przykolegował z jednopartyjnym, no, byłym komunistą, no ale dzisiejszym też chyba w sumie komunistą. Będzie lepiej, będą zmiany. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Widzicie naokoło, co się dzieje. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No też widzicie, co się dzieje. Musicie się zastanowić nad tym swoim głosowaniem z przyszłości. Zdrowia dla normalnych.